ostatnio wam pokazałem chyba więcej Colorado niż przez ostatnie te 3 odcinki, niż przez resztę tego roku. Ale do czego teraz dążę? Otóż wybieramy się w kolejną podróż, 6,5 godziny w jedną stronę. Jedziemy na głowy prezydentów i na Crazy Horse, czyli na pomnik szalonego konia, budowany przez Polaka Korcza Ziółkowski, jak dobrze pamiętam. O tym jeszcze będziemy na pewno wspominać. Ale normalnie powinniśmy jechać tam godzinę 40 minut mniej, ale postanowiliśmy przejechać się przez Nebraskę i wschodnie Colorado, czyli w miejsce, gdzie praktycznie nie ma nic, no ale czemu nie przejechać się przez Nebraskę? Zresztą Nebraska jest takim miejscem, z którego wszyscy się śmieją w Ameryce i my tam jedziemy. Zobaczcie, nic, auto Kinga, nic i tu jest dom. I powiedzcie mi, co sobie ktoś myśli, mieszkając pośrodku niczego? Coś w stylu może jak z książki Domek na Prerii Wojciecha Cejrowskiego, gdzie opisuje swój dom. Nie ma tutaj po prostu nic, miasto już było dawno. Kiedy my minęliśmy jakieś miasto? 20 mil temu. Więc nie ma tu nic. Prawie żadnych drzew, więc grzeje jak cholera. No podejrzewam, że się w sezonie tu zajmują rolą, ale tak naprawdę to nie ma tu kompletnie niczego. Można się na ziemi położyć. Zaraz to zrobimy. A! Proszę bardzo, ostatnio leżałem na pustyni, teraz sobie poleżę na drodze. Czy tam nic nie jedzie? Widzicie czy nie? Nic nie jedzie? Jak już wam wspominałem, dłuższą drogą po to, żeby sobie zrobić zdjęcie w kolejnym stanie, w Nebrasce. Proszę bardzo, jest znak Nebraska, the good life, dobre życie w Nebrasce, a tak naprawdę z Nebraski każdy tu się śmieje, bo tutaj, tak jak widzicie, nie ma nic, pole, w Omaha jest duża polska społeczność, ale generalnie to jest taka wiocha, no i się można z nich mocno pośmiać, a tu mamy znak Welcome to Colorful Colorado. Niby to jest taki bardzo kolorowy stan, jak się u góry pojedzie, to jest kolorowo. Ale samo Denver, takie widać już trochę wysuszone i takie wysuszone i ziemia nie mogę tego wymówić. No wiecie, o czym mówię, no. Rano dzisiaj wcześniej wyjechaliśmy, może dlatego. Jesteśmy w kolejnym stanie, jak go już przejdziemy, zaraz będzie South Dakota i tam już będą głowy. Uwaga, jak podróż samochodowa, road trip przez Amerykę, no to trzeba spróbować jerky. Mam dwa rodzaje jerky. Jeden jest barbecue, no żeby taki klasyk, a drugi teriyaki. Trzeba spróbować na pewno. Kinga lubi zwierzątka i ona tego nie je. Ale to Colorado przyjechać, nie zerzeć steka, to wstyd będzie po prostu. No. To nagraje się raz. To będzie wstyd. Nie, właśnie nie zamierzam. Tak więc, jeżeli jesteście macie road trip w Stanach, to koniecznie trzeba to spróbować. Wysuszone takie kabanosy z wołowinki. Zaraz zobaczymy, jak to smakuje. Ale to zaraz, jak nie lać przestanie. Pierwszy teriyaki. Trochę słodki kabanos się ciągnie. Ale dobre. Nie smakuje. Śmierdzi strasznie. Pachnie tak inaczej. No, ale dobre. Ja lubię takie rzeczy. W Nebrasce jest bardzo mało stacji paliw, więc trzeba tankować zdecydowanie wcześniej, ale kolejna sprawa. Nie ma kibli po drodze i teraz tu weszliśmy na stację, zrobiliśmy zakupy, kupiliśmy kawę, ale dalej nam nie pozwolono korzystać z łazienki, no ale na szczęście Kinga uprosiła. Ale w ogóle ten pan wkurzony wyglądał, co? Mhm. On mega wkurzony jest, że jak mu ten klucz oddawałem, to tak okej, leave it, zostaw to, rzuć to, no ale przynajmniej była łazienka, bo kolejna jest za 1000 km.
nic już nie pi. No, więc jest w Nebrasce bardzo pusto, same pola, stacji mało, a jak już jest to czasem z powodu koronawirusa, stacja zamknięta. Powiem wam, że pierwszy raz w życiu widzę taką drogę w Stanach Zjednoczonych. No nawet do nieśmierci był asfalt. A tu w Nebrasce droga na mapie wydawała się normalna. Kamienie, szrut. Gorszej nie widziałem. Nie wiem, jak długo ona będzie. Ile na mapie mniej więcej, myślisz? Z 10 jeszcze. Jeszcze 16 km, 10 mil. No. Oby do celu. O! Co to siedzi takie wielkie? Chyba byki. Zaraz wam pokażę, patrzcie. Panie i panowie, oto szalony koń. Wódz szalony koń. Jeszcze nie wybudowany i nie wiem, czy za mojego życia ten wielki pomnik zostanie skończony. Jesteśmy teraz w centrum tutaj informacji, gdzie można zobaczyć wiele tutaj indiańskich jakichś ciuchów, no zobaczyć troszeczkę gadżetów, rzeczy, które używali tutaj właśnie Indianie. Projekt jest bardzo mocno związany z Korczakiem Ziółkowskim, Polakiem, który podjął się budowy tego pomnika. Zaczął między innymi, pracował między innymi przy głowach prezydentów i potem podjął się tego jakże wielkiego projektu, który jest dokańczany przez jego żonę i dzieci. Tych dzieci ma kilkoro, więc ma kto dokańczać ten projekt. Jak widzicie, tutaj mamy obrazki, jak to wygląda, a zaraz wyjdziemy na zewnątrz i pokażę wam zdecydowanie więcej. Przychodząc tutaj, kupując bilet wjazdu, dotujemy dokończenie tego projektu. Kolejna sprawa. Rząd amerykański oferował, że dorzuci trochę kasy na wykończenie tego projektu, jednak rdzenni Amerykanie, Indianie, tak możemy powiedzieć po polsku, stwierdzili, że mają to gdzieś, że już biali zrobili co potrafili, że oni ten projekt dokończą sami. Same głowy prezydentów, Mount Rushmore, są zaledwie niewielką cząstką tego całego projektu. Nie wiem, może wielkości nosa czy części głowy. One mają około 18 metrów wysokości, więc to nie jest nic aż tak wielkiego. A tu możemy oglądać ogromny, ogromny projekt. To jak już wspominałem, prawdopodobnie nie będzie za mojego życia skończony. Nawet jakbym żył z 80 lat, to wydaje mi się, że nie ma po prostu szansy, aby dokończyć to wielkie dzieło. To jest mój synu Kuba. Kuba towarzyszyła wszystkim rewolucjom, powstaniom, no i tak jak to dalej było w filmie Chłopaki nie płaczą. A dzisiaj opowiem wam inną historię związaną z Kupą, którą wyczytała Kinga. Otóż dla Indian kupa bizona była bardzo ważna, ponieważ jak sobie gdzieś tam wędrowali, gdzie nie było wiele lasów, mogli do ogniska wrzucić taką kupę i było to tak jakby paliwo do tego, żeby ten ogień podtrzymywać. I do tego używano ją również jako puder do tyłka dla małe dzieci. Tak to w skrócie mówiąc, taki puder dla dzieci, no. W skrócie mówiąc, jak więc widzicie, kupa towarzyszyła również Indianom. Kontynuując sentencję z filmu Chłopaki nie płaczą.
To jest niesamowite, jak nasz rodak poświęcił niemalże całe swoje życie na tworzenie tego wielkiego projektu. I całe to miejsce jest takim muzeum, oddane jakby w hołdzie rdzennym Amerykanom. Dodajmy, że teraz w Stanach żyje około 3 miliona Indian. W porównaniu do Polaków jest nas tu 12 milionów. Więc jest ich tutaj naprawdę już bardzo, bardzo, bardzo niewielu. Ale to miejsce bez w ogóle wątpliwości jest oddane właśnie dla nich. Tyle jeżeli chodzi o Indian. Teraz przenosimy się na stronę tych, którzy tu przyjechali kolonizować, na stronę amerykańską. Przenosimy się w bardziej amerykańskie miejsce. Za mną widzicie górę 150 lat temu nazywaną przez lokalne plemiona Dakotów Górą Sześciu Ojców. W późniejszych latach została przemianowana na górę Mount Rushmore na cześć nowojorskiego prawnika, który był związany z osobami, które szukały złota. Za moimi plecami cztery głowy prezydentów. Trwały bardzo długo negocjacje, jakich prezydentów tam wsadzić, związanych z demokratami, czy związanych z republikanami. Ostatecznie, jak widzicie, no, porówno się jakoś tak nie dało tego ustawić. Większość jest tutaj demokratów, jak się nie mylę. No i te negocjacje trwały i ostatecznie mamy te cztery głowy w miejscu kolebki, w kolebce amerykańskiej demokracji. Trochę dość przenośnie mogę to powiedzieć, ponieważ to miejsce powstało ze względów turystycznych. Jak widzicie, trochę tych turystów jest dookoła. Ja jestem tutaj po raz trzeci, po raz pierwszy jest tu ciepło. Albo byłem tu, było minus 20, albo wiało i lało. No więc trafiłem chociaż pogodę pierwszy raz w życiu do 3 razy sztuka. Lubię wracać tam, gdzie byłem już, to już wiecie. Na tej stacji tankowałem jeszcze, jak wcześniej jechałem do Mount Rushmore. No i znowu tu jestem, bardzo lubię takie akcje. Podróż dobiega końca, 1300 km, 4 stany w jeden dzień, ponad 15 godzin podróży nam wyjdzie. Koło może 16, jeszcze jesteśmy 200 mil ponad od domu, czyli jakieś no ze 350-370 km. Jeszcze długa podróż przed nami. To jest bardzo aktywny czas, dużo się dzieje. Jeszcze pewnie w tym tygodniu coś dla Was nagram i te odcinki będą się pojawiać jeden po drugim na kanale, tak myślę, raz w tygodniu. Bardzo dziękuję, że podróżujecie ze mną. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące Ameryki, tego wszystkiego, co tu się dzieje, dajcie znać, piszcie w komentarzach. MM w podróży. Dużo zdrowia, dużo zdrowia.